Niedawno NASA opublikowała w sieci zdjęcie, na którym Słońce wygląda jak upiorna dynia. Fotografia podbiła cały internet. Niektórzy jednak zastanawiają się, czy nie jest to zwiastun jakiejś katastrofy. Zobaczmy. Tak naprawdę to zdjęcie może przypominać mnóstwo rzeczy. Piankowego duszka albo SpongeBoba z kreskówki. Jednak ze względu na upiorny uśmiech i pomarańczową kolorystykę, większość ludzi zobaczy na nim właśnie dynię. Ciekawym zbiegiem okoliczności trafiło ono do sieci w Halloween 2022 roku. Fotografię wykonało Obserwatorium Dynamiki Słońca NASA, powstałe w 2010 roku. Jego głównym zadaniem jest badanie aktywności słonecznej oraz jej wpływu na panującą w kosmosie pogodę, pole magnetyczne Słońca, produkcję energii itd. A oto tweet NASA. Dziś Obserwatorium Dynamiki Słońca uchwyciło uśmiech naszej gwiazdy. Widoczne w świetle UV jego ciemniejsze fragmenty to tak zwane dziury koronalne. Są to regiony, w których silne podmuchy słoneczne wylatują w kosmos. No dobra, ale co to wszystko znaczy? Czy te całe dziury koronalne są dla nas zagrożeniem? Sprawdźmy. Dziury koronalne są chłodniejszymi partiami zewnętrznej powłoki Słońca. Przeciętnie jej temperatura wynosi nieco ponad 5500 stopni Celsjusza. Z kolei w chłodniejszych obszarach jest mniej więcej 100 razy niższa. Tak, obszar ten uważa się za bardzo zimny. Dziury te zwykle formują się na biegunach gwiazdy, jednak wyjątkowo mogą pojawiać się również w innych miejscach, tak jak na zdjęciu. Ale jak dokładnie powstają? Cóż, może do tego dojść w chwili, gdy Słońce odpoczywa. Widzicie, pola magnetyczne okalają Słońce niczym bańka. W momencie, gdy jego aktywność spada do minimum, one również słabną. Można powiedzieć, że się relaksują i robią sobie przerwę w pracy. Oczywiście skutki tego odpoczynku są opłakane. Wtedy bowiem pola magnetyczne pękają i powstają w nich dziury, przez które Słońce zaczyna niejako wyciekać. Gęstość i temperatura gwiazdy w tych obszarach stopniowo spada. Tak powstają dziury koronalne. Ten wyciek promieni nazywamy wiatrem słonecznym. Generalnie to strumień protonów, elektronów i innych cząsteczek przedzierających się przez kosmos z ogromną prędkością. Dla porównania, szybkość najbardziej destrukcyjnych huraganów na Ziemi wynosi około 240 km na godzinę. Chcecie wiedzieć, jaka jest typowa szybkość wiatru słonecznego? Nieco ponad 1 400 000 km na godzinę. To niemal 390 km na sekundę. Ale wiatry słoneczne nie są jakimiś tam nudnymi podmuchami. Mają ogromny wpływ na panującą w kosmosie pogodę, a nawet na nasze codzienne życie. Powodują tak potężne sztormy, że niszczą wszystko na swojej drodze. Satelity, systemy komunikacji morskiej, sieci elektryczne itd. Strumienie te uderzają w statki kosmiczne, doszczętnie niszcząc ich wszystkie elementy. Demolują panele słoneczne, wywołują problemy z elektroniką, a nawet naświetlają biednych astronautów groźnym promieniowaniem. Zmierzające ku Ziemi wiatry słoneczne niosą ze sobą fragmenty pola magnetycznego Słońca. Pędzą w naszym kierunku z ogromną prędkością, uderzając ostatecznie w pole magnetyczne Ziemi. Zderzenie to prowadzi do turbulencji. Cząsteczki wiatrów słonecznych wdzierają się w ziemską atmosferę, a jeśli wychwycą je sygnały telewizyjne czy radiowe, wywołują na Ziemi poważne zakłócenia. Tak więc, ze względu na ten koszmarny scenariusz, uczeni z NASA co chwilę wymyślają najróżniejsze sposoby ochrony nie tylko swojego sprzętu, ale również ludzi. Choć trzeba przyznać, że te monstrualne rozbłyski mają też swoje plusy. Przykładowo, to one odpowiadają za piękne i zjawiskowe zorze polarne. Jednym z największych sztormów słonecznych w historii ludzkości było zjawisko Carringtona, zwane również supersztormem słonecznym. Miał on miejsce w 1859 roku. Wówczas na powierzchni Słońca zaobserwowano trwające przez kilka dni liczne plamy i rozbłyski. Pojawiały się od 28 sierpnia do 2 września. Największe rozbłyski zarejestrowano 1 września. Wszystko to zaobserwował brytyjski astronom Richard Carrington. Jak nie trudno się domyślić, zjawisko to nazwano na jego cześć. Była to masywna erupcja masy koronalnej, która dotarła do Ziemi w ciągu 18 godzin. Wiatry słoneczne zwykle pokonują taki dystans w 3-4 dni, więc ten rozbłysk był niewyobrażalnie szybki. Wszystko dzięki poprzednim podmuchom, które utorowały mu drogę. Co za szczęściarz. Potem, między 1 a 2 września, na Ziemi wybuchł największy geomagnetyczny sztorm w historii ludzkości. Świeżo wprowadzone w Europie i Ameryce Północnej systemy telefoniczne padły.
Większość stacji telegraficznych spłonęła. Krótko mówiąc, to była katastrofa, ale przynajmniej ludzie mogli podziwiać naprawdę piękne zorze polarne. Były widoczne nawet na Karaibach i w innych tropikalnych regionach. A teraz ciekawostka. Nad górami skalistymi światła te były tak jasne, że zbudziły okolicznych górników. Zaczęli robić sobie śniadanie, ponieważ myśleli, że już nastał poranek. Uczeni mówią, że tak wieloskalowe zjawiska na Ziemi zdarzają się raz na 500 lat. Niewykluczone, że poprzednie burze słoneczne były nawet gorsze, ale wtedy nie byliśmy jeszcze w stanie ich zbadać. Po zjawisku Carringtona najpotężniejsze burze słoneczne miały miejsce w 1921 roku, w latach 50. oraz w 1989. Ostatnim takim zjawiskiem były halloweenowe sztormy. Słońce naprawdę aż tak nie lubi Halloween? Miało to miejsce w 2003 roku i było dość niespodziewane. 26 października astronomowie wykryli formujące się na Słońcu trzy grupy ogromnych plam. Największa z nich była 13 razy większa od Ziemi. W tamtym czasie doszło do 17 ogromnych rozbłysków słonecznych. Sztormy te uszkodziły ponad połowę znajdujących się wtedy na orbicie Ziemi statków kosmicznych. Jeden z japońskich satelitów był w tak złym stanie, że nie dało się go naprawić. Zakłóciły też sygnały telewizji satelitarnej i radia. Niektóre misje kosmiczne w bardziej oddalonych rejonach musiały przełączyć się na tryb bezpieczeństwa albo całkowicie się wyłączyć. Przebywający wtedy na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej astronauci musieli schować się przed promieniowaniem. Coś takiego zadziało się tylko dwa razy w historii ludzkości. Ale sztormowi wciąż było mało. Zmusił NASA do przerwania misji Mars Odyssey. Jej celem było badanie skażonego promieniowaniem środowiska czerwonej planety. Wprawdzie to zdjęcie wydaje się zabawne, ale przedstawia dość złowieszcze zjawisko. Tylko co teraz? Powinniśmy przygotowywać się na nadciągający kataklizm? Niektórzy uczeni mówią, że tak. Oczywiście prawdopodobieństwo wystąpienia kolejnego sztormu słonecznego jest dość niskie, zaledwie kilka procent w skali roku. Choć do tej pory dopisywało nam szczęście i jakoś unikaliśmy niebezpieczeństwa, kiedyś przecież możemy mieć pecha, prawda? Nie zapominajmy również, że konsekwencje kolejnego takiego sztormu mogą być naprawdę katastrofalne. W dzisiejszych czasach niemal w pełni polegamy na technologii. Dwa wieki temu mogliśmy te zjawiska ignorować, ale teraz to nie będzie takie proste. Dobra, teraz już na poważnie. Nie mamy żadnych powodów do obaw. Dlaczego? Ponieważ przed wami fascynujący zwrot akcji. To zdjęcie nie jest nowe. NASA wykonuje takie fotografie już od 8 października 2014 roku. Wysyłając je do sieci tuż przed Halloweenem, uczeni napędzili nam niezłego pietra. Nawet jeśli słońce wygląda, jakby się upiornie uśmiechało, nie musimy się niczym martwić. Zdjęcie wykonano w spektrum ultrafioletowym, które jest niewidoczne dla oka człowieka. Można powiedzieć, że zostało wygenerowane. To tylko mieszanka dwóch zestawów ekstremalnie ultrafioletowych fal. Zdjęcie samo w sobie jest prawdziwe, ale jego kolory wybrał artysta, który je renderował. Tak więc NASA celowo stworzyła ten nieco przerażający efekt. A co z twarzą, którą widzimy? To tylko iluzja. Gdy powiększymy fotografię, zobaczymy na niej przypadkowe zawijasy i fale. Coś podobnego dzieje się, gdy patrzymy na chmury i widzimy w nich różne figury czy obiekty. Tak więc spokojnie, nic nam nie grozi. Możecie się zrelaksować i zwyczajnie założyć, że słonko postanowiło się do nas uśmiechnąć i wysłać Ziemi słoneczne pozdrowienia. To nawet urocze.